Panie ministrze, Wysoka Izbo. Występuję tu nie tylko jako posłanka niezależna, ale także w imieniu pozaparlamentarnej partii, Partii Zielonych, którą tutaj w Sejmie reprezentuję. Projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks Pracy buduje i utrwala kryzys zaufania na rynku pracy. Dobrze to ilustruje głos, jaki znalazłam w internecie, który ktoś napisał: różnica między nami a politykami polega na tym, że my jesteśmy praktykami i wiemy, jak tego typu furtki pozwalają pracodawcom omijać prawo. Ten pomysł oceniamy jako bezczelny w kontekście wprowadzenia całkiem niedawno 2-miesięcznego okresu rozliczeniowego. Pracodawca ma naprawdę bardzo dużo czasu, aby w sposób rzetelny rozliczyć się ze swoimi pracownikami za to, co przepracowali. Nasza ocena jest jednoznacznie negatywna. To jest furtka do jeszcze dłuższego wykorzystania pracownika w pracy. A co jest przyczyną bezrobocia? Przecież nie szkoły i ich oderwanie od potrzeb przemysłu, a nie nadmierne ambicje ludzi młodych, którzy unikają podejmowania pracy poniżej kwalifikacji. Ani oczywiście nie nadmierna regulacja w kodeksie pracy. Przeciwnie. Bezrobocie jest naturalną i oczywistą konsekwencją związanej z neoliberalną ideologią gospodarczą i powoduje efekt nadprodukcji. Bezrobocie powiększa się szczególnie przy braku właściwej i skutecznej ochrony pracy. Niektórzy pracownicy w wielu korporacji, wobec których kodeks pracy jest też po cichu łamany, pracują zbyt długo i zbyt ciężko, ale kosztem tych, którzy pracy nie mają. Skutkuje to także rozbijaniem kapitału społecznego, jaki rodzi się w warunkach solidarności społecznej, w tym także solidarności na linii pracownik-pracodawca. Bezrobocie powiększa się szczególnie przy niskich płacach. Większość obywateli zarabia mało. Stanowi to niską zdolność nabywczą zdecydowanej większości konsumentów. Następuje hamowanie powszechnego popytu przez nadmierną dywersyfikację dochodów. Bezrobocie powiększa się także szczególnie przy biurokratycznym blokowaniu przez państwo obywatelskiej inicjatywy gospodarczej. Dzieje się to poprzez akceptację polityków dla utrzymania dominacji wielkiego kapitału nad lokalną społeczną inicjatywą gospodarczą. Biurokratyczne hamowanie ludzkiej produktywności skutkujące faktycznym ograniczaniem swobody gospodarczej małych i średnich podmiotów gospodarczych i powstawania nowych. Jako posłanka reprezentująca Partię Zielonych muszę tu wspomnieć, że skutkiem nadprodukcji jest także rabunkowa eksploatacja zasobów naturalnych i degradacja środowiska naturalnego, które kosztuje państwo ogromne pieniądze. Mówię o tych rzeczach dlatego, że wydają się one niezwiązane z tematem, a jednak są związane z pewną ideologią, która wpajana jest przez organizacje wielkich pracodawców posłom, którzy sprawują władzę w tej chwili i rządzą ustawami w parlamencie, czyli koalicji rządzącej. Co może być odtrutką na bezrobocie? Na pewno nie deregulacja czasu pracy. Walka z bezrobociem może polegać na przykład skracaniu pracy, o czym coraz więcej mówi się na świecie, skracaniu bez obniżania poziomu najniższych i przeciętnych płac. Może być także zmniejszana poprzez powodowanie wzrostu najniższych wynagrodzeń za pracę i średniej płacy. Może być także poprzez stosowanie ochrony praw pracowniczych. Dziś kodeks pracy taki jest cieniutki. Był kiedyś prawem wywodzącym się z kodeksu cywilnego, który miał chronić pracowników. Dziś ta ochrona jest minimalna, a próbuje się ją zepsuć. Co tymczasem przynosi nam kolejny projekt ustawy deregulującej czas pracy? Główny inspektor pracy Iwona Hickiewicz w swojej opinii do ustawy pisze: możliwość wypłaty dodatku na wniosek pracownika może doprowadzić do przyjęcia powszechnej praktyki rekompensowania pracy w dniu wolnym w ten sposób, a tym samym naruszania zasady przeciętnego 5-dniowego tygodnia pracy. Podobną opinię wyrażają sędziowie Sądu Najwyższego,
a także i prokurator generalny. Rząd Platformy Obywatelskiej PSL wielokrotnie dawał świadectwo swego antyspołecznego charakteru. Wielokrotnie zapominał o tym, że powinien reprezentować większość Polaków, a nie tylko interesy wielkiego kapitału. Tylko w ciągu ostatnich 3 lat, a więc już po kolejnym zwycięstwie wyborczym, posłowie rządzącej koalicji przegłosowali podniesienie wieku emerytalnego do 67 roku życia i bezprecedensową liberalizację stosunków pracy, de facto likwidując 8-godzinny dzień pracy. Ostatnim akordem tej polityki jest omawiany tutaj projekt ustawy. Doprawdy trudno o większą aberrację i chichot historii. Platforma Obywatelska, partia wywodząca się z Solidarności, występuje przeciwko jednej z największych zdobyczy tego wielkiego ruchu społecznego. W dodatku dzieje się to niemal natychmiast po exposé nowej premier, pełnym socjalnych obietnic i złudnej, jak widać, nadziei. Inna polityka jest możliwa. Inna, sprawiedliwsza Polska jest możliwa, ale nie w tym parlamencie. Czas na zmianę. Dziękuję. Dziękuję bardzo.